Witam, z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku infomodlarskiego. Zacznę od informacji, że firma Adler skontaktowała się ze mną. Pan poinformował mnie, że nie ma niestety budżetu ani nie ma takiego planu marketingowego jak wypożyczanie areografów w firmie Adler. E, więc Air Force 9001 e, na razie jest, e, znaczy pan powiedział, że jak się zmieni, to się od razu do mnie odezwie. Ale tak jak powiedziałem, tutaj nie ma na razie takiego planu. Znaczy generalnie powiem Wam tak, jeśli macie zamiar wydać 400 zł, no to są Wasze pieniądze, tak? No ale ja nic na temat, na temat tego areografu nie mogę powiedzieć, ani dobrego, ani złego. Nie miałem go w ręku, nie bawiłem się nim, nie przetestowałem, nie pomalowałem żadnego modelu, więc nie wiem. Tak jak o 180X mogę powiedzieć, że tak, polecam go dla początkujących modelarzy. W większości tutaj też były komentarze, że zgadzacie się z tym, co, 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 jakie wnioski wysnułem z mojego testu. Tak o tutaj, tym 9001 nie mogę nic powiedzieć. No i powiem Wam, że mi osobiście byłoby szkoda wydać 400 zł na coś, co może okazać się nie. E, niesprawdzone, tak? Coś, co może, e, co, co, coś, co może e, wygląda, w, może wygląda fajnie, ale jak z konstrukcją, przede wszystkim jak ze spustem, bo to jest też taka, też taki, taka, taka, informacja dla Was. E, co różni areografy? E, coś, co możemy zobaczyć, czyli to, co, to mówiłem już, wielokrotnie to powtarzałem, czyli budowa tego areografu, jak, jak tutaj wygląda dysza, igła i tak dalej, współosiowość, macie tutaj masę materiałów u mnie na kanale, ale coś, czego nie możecie na podstawie zdjęcia stwierdzić, to jak pracuje tutaj ten spust. Jeśli ten spust jest dobrze skonstruowany, jeżeli pozwala na takie, taki smooth, taki po taki prostu lekki, lekki, przyjemny, dokładny przede wszystkim ruch, to jest wszystko ok, to możecie tam cuda robić, nie? Ale jeśli macie, jeśli macie urządzenie, gdzie ten, ten spust jest niedopracowany, to wtedy tak, możecie tym malować, oczywiście, ale to nie, 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 będzie, nie będzie przyjemności, nie będzie dokładności, dlatego ja za przykład daję badżery. Tutaj te dwufunkcyjne badżery, które mam. One są pod względem spustu naprawdę bardzo dobrze do, do zrobione i, i tam naprawdę nawet ta blokada tutaj czasami nie jest potrzebna, bo jesteście w stanie, jest ten spust na tyle dokładny, że jesteście w stanie jak gdyby sami tym operować, tak? Nie potrzebujecie blokady, która zablokuje Was na, na jakiejś, jakiejś linii, że, że na przykład się otworzy do dotąd i nie więcej. Tylko po prostu za pomocą spustu możecie to, no to chodzi o precyzję, o precyzję, precyzję funkcjonowania spustu. Dobra, no się rozgadałem, w ogóle też myślę o tym, że wrzucę sobie, wrzucę sobie, wrzucę sobie tutaj takie tematy właśnie z areografami związane w, jak gdyby w osobną playlistę i... Napiszcie mi proszę w komentarzach, bo widziałem co najmniej dwa areografy, na które mnie stać, które mogę jeszcze tutaj z Chin sprowadzić i czy byście byli zainteresowani testami. I to tak na poważnie, jesteś zainteresowany, chcesz zobaczyć jakiś inny, inny areograf, nie tylko to, to co jest tutaj w Polsce, czasami tego w, w ogóle nie ma. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, proszę napisz komentarz. Ja tam wysupłam, wysupłam te, 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 te drobne i po prostu sprowadzę i jakiś taścik zrobimy. Dobra, konkurs IBG. IBG: trzy modele były do zgarnięcia. 70, 72 dwie osoby biorą udział. Co prawda, tutaj komentarzy jest więcej, ale, ale YouTube liczy wszystkie komentarze. Ja policzyłem 72 osoby. 72 osoby, ostatni tutaj Marian Konio, 4 dni temu, więc to jest ostatnia osoba, która bierze, będzie brana pod uwagę, bo tak jak powiedziałem, do dzisiaj były komentarze do wstawienia i wśród tych osób 72 zostanie rozlosowany ten pakiecik. trzy modele, one są już spakowane, czekają tylko na kuriera i ciach. Ważna rzecz. Bardzo proszę o subskrypcję i dzwoneczek. Znaczy, chodzi mi też względem tego, tego konkursu, bo może się okazać, że ktoś wygra i nie będzie wiedział o tym, że wygrał, bo nie dostanie info, nie dostanie dzwoneczka i tyle. No. A losowanie będzie po prostu w przyszłym tygodniu, jakoś w tygodniu odpalę maszynę losującą tutaj, jakąś wirtualną w internecie i wylosujemy. Dobra, co dalej? Dalej mamy czołg. czołk w skali 1 do 35, który 49% osób z 243 głosujących na kanale chciało czołk 1 do 35 i tu pojawiły się takie różne głosy. Na przykład mm, mm, fajnie by było jakąś panterę jakości konkursowej, <laughs> z full wnętrzem w malowaniu powstańczym. Kurczę, chciałbym. Ale zamysł, zamysł tego budowania jest taki, żeby pokazać początkującym, jak, jak zbudować czołg, jak go pomalować, jak, jak on będzie wyglądać w miarę prosty i przyjemny sposób. Myślę, że taka Pantera z pełnym wnętrzem, u, fajny temat, naprawdę, podoba mi się. Ale to nie jest temat dla początkującego modelarza, bo po prostu może ilość części może go przerazić, skomplikowane konstrukcje może go przerazić. Dlatego, Michał, tutaj już, gdzie jest komentarz Michała? To jest, o, tutaj gdzieś był. 6 komentarzy, nie, to nie to, tutaj, o. Jest komentarz Michała, który czyta w moich myślach 7TP. Tak, będzie 7TP. I tutaj firma IBG, wyciągnąłem od nich informację, że po 8 marca, czyli za tydzień, czołg, Trafi do sklepów. Więc jeśli chce ktoś budować 7TP razem ze mną, to zapraszam serdecznie. Go jeszcze w sklepach co prawda nie ma. I czemu w ogóle, czemu ten pomysł, żeby 7TP budować? Pierwsza, to jest nowy model. To jest nowy model, więc będzie składał się. Zakładam, że będzie składał się bardzo fajnie. Druga sprawa. No 7TP. No to chyba więcej niż nie potrzeba. No większość, znaczy większość, no, dużo osób, którzy, które zajmuje się modelarstwem, zaczynało od tego czołgu. Ja sam pamiętam, jak już wam mówiłem z kumplem poszliśmy, kupiliśmy w sklepie przemysłowym e, taki model. Przy, przynieśliśmy go do domu i razem go składaliśmy. To było w podstawówce o, to odległe czasy. E, pamiętam to dokładnie e, i powiem wam tak. Fakt, tutaj to jest nowy model, on jest z wnętrzem cały, ale powiem Wam tak, on nie będzie budowany. Ja go nie będę budował jako model dla początkujących. Nie będę malował, instalował wnętrza. Ja chcę zrobić całą bryłę plus gąsienicę. Znaczy, wiadomo, wszystko co zewnątrz. Wewnątrz nie wrzucam z tego względu, żeby. Żeby, żeby tutaj ci którzy zaczynają nie mieli później problemów nie pogubili się przerażania i tak dalej. Także yy... Tak jak mówię, czekam aż pojawi się w sklepach i to będzie budowane. Także jeśli chcecie chcecie się przyłączyć i, i zrobić synchroniczne budowanie e, zapraszam serdecznie. Na, na, na pewno dużo osób będzie chciało dużo osób będzie chciało nawet już zaawansowanych zbudować ten model, to będzie dobra okazja, żeby wspólnie pobudować 7TP polski czołg, wydany w tym momencie przez polską firmę. Mm, I tak jak powiedziałem, mam info od IBG, że po 8 marca się pojawi w sklepach. I teraz tak, jak możemy przygotować się już do budowy farby. Więc czołg będzie malowany i tutaj tak, dla początkujących polecam zestaw takich farb, czyli hataka, pędzel, te osoby, które nie mają aerografu, będą mogły, malować, będą mogły malować tutaj pędzlem. Ja zastanawiam się, czy to zrobić pędzlem. Nie, raczej, raczej będę aerografem malować, bo mam do dyspozycji aerograf. Ale to jest specjalna wersja farb Hataki, która została przygotowana pod pędzel. Więc, jak najbardziej, i zobaczcie, wrzesień 39, co prawda to nie jest 7TP, tylko jakiś Vickers chyba. Tak mi się wydaje, na pewno, ale one się nadają. Tutaj jest tak wszystko, znaczy tutaj akurat jest, trafiłem na stronę angielskojęzyczną. Hataki, nie wiem czemu, może tak to ma być. I też, też są wersje, wersje tutaj czerwone i pomarańczowa. Wersja też jest, jakby ktoś chciał malować areografem i bo tutaj dużo osób, dużo osób pomarańczową hatakę chwali, że jest fajna, ale tak jak powiedziałem dla początkujących pod pędzel tutaj ta niebieska w zupełności wystarczy. I teraz jeszcze ostatni temat, który chciałem poruszyć. Znaczy w sumie nie ostatni, przedostatni. Piszecie do mnie w sprawie zaginarek, że nie ma w sklepach E, ostatnie elementy zostały tutaj e, w, e, w plast modelu bodajże v 3 nasze znaczy tutaj tak na, na mojej stronie na mojej stronie czyli tak jak jesteście na moim kanale tu jest tak mój blog wciskacie mój blog pojawia się e, raff card photo e, photo each blending tool to jest to jest bending tool czyli to są zaginarki i tutaj mamy dystrybutorów, i tutaj macie wszystkie sklepy, w których można zostać. W tym roku planuję również, e, w tym roku planuje również wydanie zaginarek V3 i, i, i V5. Zapotrzebowanie na to jest, nie wiem czemu. Ja już myślałem, że zrobiłem, mam z głowy, ale nie, dzwonicie, pytacie. Kurna, dali dalibyście mi spokój. Dobra, żartuję. Jak zrobiłem dla siebie, bo to w takim zamiarze było, żeby zrobić dla siebie i ewentualnie jeszcze dla paru osób, bo tu okazało się, że. że, że no, ludzie tego chcą, nie wiedzieć dlaczego. Pewnie dlatego, że fajnie robi jako przycisk do papieru. Dobra, więc tutaj są, tutaj są dystrybutorzy, więc jeżeli chcecie, proszę bardzo, to. Pojawią się. Mam nadzieję, że za 2-3-4 miesiące będą zaginarki już w sklepach. Dobra, o tym powiedziałem. Teraz tak, z pytań, które dostałem tutaj pod moim ostatnim testem, gdzie jest ostatni film, tutaj wpisałem sobie konkurs IBG. To nie twój kanał. Tu mamy społeczność, gdzie to było gdzie, gdzie głosowaliście, tutaj jest. Gdzie jest, a tutaj jest test, tutaj padło takie pytanie, tutaj padło takie pytanie e, o dlaczego, dlaczego tutaj to nie, je ma, nie ma farby pod spodem. Znaczy generalnie e, jeżeli pod kalkomanią jest farba, to jest źle. To tak nie powinno być. Tak się rzeczy nie robi. Pod kalkomanią musi być, a przynajmniej powinien być, lakier bezbarwny, błyszczący. Dokładnie. No, chyba że używamy, chyba że, że używamy nie farb akrylowych, e, matowych albo półmatowych, tylko używamy, nie wiem, e, jakichś takich humbroli, to ewentualnie tak, ale ale powiem Wam, że no ja od kiedy składam modele, przeważnie zawsze był jakiś lakier. Teraz zakupiłem coś takiego. Mam coś takiego. Mam jeszcze jakieś inne tutaj, tylko musiałbym poszukać lakiery. I teraz mam zamiar też przeprowadzić test, jak zachowuje się tutaj płyn. Do kalkomanii, który jest położony właśnie na taki lakier. Dlaczego? Ponieważ niektóre płyny są dosyć agresywne i mogą wpływać na powłokę lakierniczą. Czyli ten lakier bezbawny, który jest położony, może wchodzić w jakąś reakcję z płynem do zmiękczania kalkomanii. To by było na tyle, więc coś takiego będzie na pewno na kanale. Co jeszcze? Już myślę o następnym konkursem, bo tutaj IBG będzie szło swoją drogą, ale już myślę, myślę o następnym konkursie, więc tak jak już wam powiedziałem, poproszę o subskrypcję, dzwoneczek, żeby nie przegapić. U mnie na kanale Playlisty weźmiemy. Jest generalnie 15, 15 filmów związanych z konkursami, więc. Będzie, będzie na pewno teraz 16, 17 i tak dalej. Także tutaj nie zasypiam gruszek w popiele, więc będzie, będzie na ten temat jeszcze na pewno ten o taśmach. O taśmach nie zapomniałem, bo też tutaj pisaliście, żeby przetestować przetestować te taśmy do zakrzywionych linii. Tutaj mamy 2 mm AK. Zobaczymy jak to wygląda więc o tym też nie zapomniałem. No i to by było w zasadzie tyle. No najważniejsze, najważ, naj, najważniejsze informacje to, że Adler nie, nie udostępni do testów areografu to, że IBG7TP wypuści i... Po 8 marca, co może dobrze, bo jakbyśmy kupili przed 8 marca na Dzień Kobiec, żony by się nie ucieszyły z 7TP. Oj, by się nie ucieszyły. Co tam masz, kochanie? A no wiesz, kupi, kupiłem ci czołg. Wiesz, z serduszkiem go zrobię. Dobra, taki żarcik. 7TP po 8 marca. I budujemy 7TP. Tutaj ja polecam hataki do malowania. Czy jak, jak macie jakieś inne farby, to ok. Tak? Tylko ja chodzi mi o początkujących modelarzy, którzy pewnie będą szukali. Tu jest cały zestaw. Czyli to, co, to, co potrzebne, znaczy może nie ma czarnego, ale do wykonania kamuflażu wystarczą, wystarczą te, tutaj te hataki pod pędzel. Także takie podsumowanie. Dobra, o kalkomaniach powiedziałem. Dobra, To by było na tyle dzięki dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.